Mówisz, Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 28 kwietnia, minęła 20:27. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Miło mi się z Państwem spotkać i widzieć w ogóle. Tak generalnie. Wczoraj miałem przyjemność bliskiego spotkania ze służbą zdrowia. Muszę powiedzieć, że w samych superlatywach się będę wyrażał o służbie zdrowia obecnej, działającej w tych trudnych warunkach. Kocham panią doktor i po tym wszystkim się z panią doktor ożenię. Nie mam pojęcia bladego, jak pani doktor wygląda tak naprawdę, dlatego że to jest takie spotkanie, jeżeli chodzi o relacje pacjent-służba zdrowia, troszkę jakbyśmy się z kosmonautami spotkali, bo oni wszyscy są w tych zbrojach antywirusowych, epidemicznych, czyli to są te skafandry, przyłbice, hełmy, maski, maseczki, gogle i tak dalej. Ale ja wiem, że ta zbroja skrywała skreśloną lekką ręką Toulouse-Lautreca jakąś zmysłową piękność otoczoną aniołami Botticellego, uratowaniem, i dzisiaj w ogóle nie ma o czym mówić. Ja mówię o wizycie u dentysty, więc ja wiem, co ja Państwu opowiadam. Było fantastycznie, cud, że żyję, nisko się kłaniam, bardzo uprzejmie dziękuję za tę nagłą pomoc w ciężkim przypadku. Proszę Państwa, nie wiem, czy my mamy już połączenie z panem Ryszardem, bo pan Ryszard... A, to świetnie, bo pan Ryszard przypadkowo przechodził z tragarzami i udało nam się z nim połączyć. Pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, dobry wieczór, witam serdecznie. Czy się słyszymy? Hallo? A, nie mamy jeszcze pana Ryszarda. Dobrze, to ja opowiem, co jest w tygodniku najnowszym, bo to dzisiaj wtorek, liczę tygodnik dla państwa w kioskach i nie tylko. Cały czas bardzo uprzejmie prosimy o te e-prenumeratę. Co jest w tygodniku najnowszym? Temat okładkowy najnowszego tygodnika to jest odpowiedź na pytanie, czy Unia przetrwa. Słynny amerykański analityk opisuje, jak będzie wyglądał ten świat po epidemii. Tym analitykiem jest ekspert do spraw geopolitycznych prognoz, profesor George Friedman, rozmawia z nim Maciek Kożuszek. Redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz pisze w najnowszym tygodniku, tym razem o scenariuszu napisanym w Moskwie i w Berlinie. I pisze między innymi tak. Nie wierzę w sondaże, które pokazują, że PiS nie ma się o co martwić. Nawet jeżeli byłyby dzisiaj prawdziwe, to przyszłość nie jest pewna. Pewny jest tylko chaos, a to scenariusz pisany w Moskwie i może w Berlinie. W innym tekście naczelny Tomasz Sakiewicz pisze też o tym, jak ta epidemia wpłynie na światową gospodarkę. Proszę Państwa, z rubryki może nie do końca bardzo, bardzo poważnej, ale bardzo istotnej, przynajmniej dla mnie, z rubryki Zyziu na koniu Chyziu, dowiedzą się Państwo, co takiego w 1989 roku robił pan profesor Marek Chmaj. Proszę sobie wyobrazić, że robił coś takiego, że ja... Tu powinienem użyć takiego mocnego słowa, ale powiem, że po tym jak się dowiedziałem, ja się wbiłem w szok i nadal w tym szoku tkwię. Poza tym Piotr Lisiewicz, który był przed chwilą gościem u Katarzyny, pisze o wyborach prezydenckich. Śmiertelnie przestraszyli własny elektorat. Tytuł Posłańcy śmierci, czyli opozycyjny Monty Python wokół wyborów. O korespondencyjnych wyborach jest też mowa w wywiadzie z szefem Pocztowej Solidarności Bogumił Nowicki, mówi Grzegorzowi Szczołkowi, czego tak naprawdę się boją poczowcy. O tym, że Kreml skreśla platformę z polskiej sceny politycznej, pisze inny Grzegorz, Grzegorz Wierzchołowski. No, w tym numerze mamy też dla Państwa taki specjalny dodatek, Vademecum COVID-19, dodatek autoryzowany przez samego Tomka Łysiaka. To naprawdę trzeba przeczytać i nie tylko ze względu na to, żeby Państwo to wiedzieli wszystko dla siebie, ale przede wszystkim, żeby to wiedzieć dla swoich bliskich. Mam sygnał, że jest, udało się. Tak, jest z nami pan Ryszard Czarnecki, europoseł PiS-u. Kłaniam się, czym się słyszymy. Dobry wieczór. Witam serdecznie, słyszymy się doskonale. Fantastycznie. Witam, panie Jacku, witam. Ja mam jedną prośbę i dwa krótkie pytania do pana. Mianowicie, mnie kompletnie nie interesuje to, co ma do powiedzenia Donald Tusk w jakiejkolwiek sprawie. No ale tak się składa, że on się dzisiaj wypowiadał.
I bardzo bym poprosił o krótki komentarz do tej wypowiedzi Donalda Tuska. Co pan sądzi na ten temat? Co nam Donald Tusk powiedział? Prawdę mówiąc, ja jestem przeciwnikiem komentowania, nagłaśniania, multiplikowania wypowiedzi Donalda Tuska, który... Panie pośle, przekonał mnie pan. Naprawdę nie warto kontynuować. Przekonał mnie pan, od razu przechodzimy do drugiego tematu, do drugiego pytania. O co chodzi Jarosławowi Gowinowi? W co gra Gowin? Co on chce osiągnąć? Myślę, że Gowin poczuł, że ma w turniejsze buławę, może marszałkowską, może premierowską. Myślę, że trochę zakochał się w tym salonie medialnym i być może uważa, że w tej chwili robi coś, co zapewni mu polityczną egzystencję za kilka lat. No, tylko, że póki co na razie to mu posłowie z jego partii uciekają, a raczej po prostu posłowie wybrani z list obozu Zjednoczonej Prawicy, z list PiSu, z partii Gowina, no, pamiętają, kto ich wybrał. Wybrali ich ludzie, którzy chcą jedności polskiej prawicy czy centroprawicy. I myślę, że właśnie tym wyborcom sporo posłów pana Gowina zostanie wiernych. Ja dopytam, jeżeli chodzi o tego Gowina, bo dzisiaj było coś takiego, że Jarosław Gowin wystąpił jakby przedstawiając konkurencyjny wobec planu rządu, swój plan autorstwa jego i profesora Maksymowicza walki z koronawirusem. Ja usłyszałem w TVN-ie po tym historycznym wydarzeniu, że oto mamy do czynienia z nowym exposé nowego premiera. To już nie tylko jest mowa o tym, że Jarosław Gowin kandydatem na marszałka, ale również, że może być nowym premierem. Czy pana takie zapowiedzi w ogóle jakoś przejmują? Czy to pan traktuje jako coś możliwego do zrealizowania, czy to jest political fiction? Wyśmiewany przez TVN Gowin, bo był wyśmiewany przez długi czas, teraz nagle jest mężem stanu, kandydatem na drugą osobę w państwie, na marszałka Sejmu, kandydatem na prezesa Rady Ministrów, tylko dlatego, że zaatakował de facto Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. Więc to ja mam taką zasadę, że jak kogoś TVN lansuje czy promuje, to ja od razu takie lampki mi się zapalają. Szczerze mówiąc, tych pieszczochów politycznych TVN-u ja traktuję z pewnym dystansem i trochę szkoda, że premier Gowin w takiej roli obsadził się, czy dał się obsadzić. Natomiast ja jestem długo w polityce i wiem jedno. Prawicowi wyborcy wybaczają nam, politykom, błędy, ale nie wybaczają braku jedności. W 1993 roku, pamiętam to doskonale, byłem wtedy posłem, w 2001 roku również wtedy byłem posłem. Prawica poszła podzielona do wyborów i przegrała i oddała władzę lewicy. Myślę, że Jarosław Gowin powinien te lekcje odrobić i zastanowić się tak naprawdę, czy to, co robi, jest zgodne z interesem narodowym, interesem państwowym, interesem kraju. Bardzo proste i krótkie pytanie na koniec. Kiedy będą wybory prezydenckie? Zgodnie z konstytucją, o której niektórzy tak głośno mówią, nawet w koszulki napisane konstytucję się ubierają, ale jakoś nie chcą przestrzegać. Zgodnie z konstytucją powinno odbyć się między 75. a 100. dniem przed końcem urzędowania obecnej głowy państwa. A więc jeśli chodzi o niedzielę, to 10 lub 17 maja. Ostatni dzień poprzedni, 23 maja. A więc reasumując, w maju tego roku. Czy prawdziwa jest taka teza, że jeżeli nie będzie wyborów prezydenckich w maju, to będą wybory prezydenckie i wybory parlamentarne?
Też słyszałem taką koncepcję, tyle że to w maju nie będzie możliwości oczywistych, natomiast no też myślę, że ci posłowie, którzy będą głosować 7 maja, w czwartek, zdaje się, nad tym terminem wyborów prezydenckich, jak to przyjdzie z Senatu w końcu, po boleściach miesięcznych, to też o tym powinni pamiętać, że żeby to nie była taka sytuacja, że są jak karp, który głosuje za przyspieszeniem Bożego Narodzenia. Bo rzeczywiście tutaj Jarosław Kaczyński jest, uważam, sami w tym i zdolny do takiego manewru. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego życzę. I do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek doświadczony wszechstronnie, jeżeli chodzi o ten świat polityki. Ja sobie myślę, proszę państwa, tak, że... A zresztą dojdziemy do tego, spokojnie. Wracając do tygodnika, co tam jeszcze w tygodniku. Grzegorz Wierzchołowski pisze o tym, że skreśla Platformę z polskiej sceny politycznej. Tak wynika z tego, co piszą na temat Platformy różne ruskie media. W tym numerze mam dla państwa specjalny dodatek Wademekum, autoryzowany dodatek Wademekum COVID-19, autoryzowany dodatek przez samego Tomka Łysiaka, to trzeba przeczytać koniecznie. Dorota Kania pisze o pewnym istotnym jubileuszu. 30 lat temu, proszę państwa, zlikwidowano Urząd Cenzury, ale również 30 lat temu rozwiązano pewną służbę. To była Służba Bezpieczeństwa. I teraz z tekstu Doroty, jak też z programu, który dzisiaj będzie do obejrzenia w Republice o 21:30, koniec systemu, mogą się państwo dowiedzieć, a warto sprawdzić, jak się mają ci strażnicy sowieckiego imperium, gdzie oni się rozejrzyli po tej naszej pięknej ojczyźnie. O roli, jaką teraz ma do spełnienia Kościół, pisze Witold Gadowski, Dawid Wilsztań o tym, co Platformie zrobiła Kidawa, a zrobiła nieźle, Wojtek Mucha o nowej nowomowie. Proszę również przeczytać tekst Jacka Liźniewicza o tym, skąd się wziął ten wirus i Tomka Łysiaka o szaleństwie liczb, czyli takiej wirusowej statystyce we Włoszech. Jest też wywiad Sylwii Kołodyńskiej z Piotrem Syrwusem, no o trudnej niedoli artystów w czasach tej zarazy. W swoim felietonie Katarzyna Gujska pyta, czy chcecie wziąć na swoje sumienie chore ambicje jednego człowieka? Mogą państwo zgadnąć, o kogo chodzi. Gowin uznał, że epidemia i komplikacje wokół wyborów prezydenckich otwierają przed nim szansę na umocnienie swojej pozycji. To, co obserwujemy w jego wykonaniu, to nic innego jak polityczne cinkciarstwo. Rzecz jasna, udekorowane miłymi dla ucha hasłami o bezpieczeństwie Polaków. Między innymi takie tematy znajdą państwo w najnowszym tygodniku. Jeszcze raz, bardzo uprzejmie namawiam, zachęcam, proszę o to, żeby państwo wzięli pod uwagę tę e-prenumeratę. Pan Wojtek z Warszawy jest z nami, tak? Kłaniam się, panie Wojtku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Tak, słucham. Ponownie się melduję. Nie wiem, czy pan pamięta o pani Łybackiej, jak pytałem. Miał pan rację, przyznaje panu rację, no pan prezydent jeszcze odznaczył panią Łybacką. Być może no, jest tak, że pan prezydent wie o pani Łybackiej coś, czego ja nie wiem. No ja bardzo przepraszam, ale ja tego wszystkiego nie wiem. Wytłumaczę, bo ten Krzyż Komandorski od 1921 roku jest przyznawany za wybitne zasługi położone w służbie państwa i społeczeństwa. Między innymi za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy RP z innymi państwami i narodami. I tu cię mam. Pani Łybacka przez całe życie wysługiwała się swoim protoplastom od nie wiem którego pokolenia, proszę pana, i za to prawdopodobnie pan prezydent odznaczył, no bo przecież nie widzę innego powodu. A jeśli chodzi jeszcze o pana Gowina, to mam takie pytanie.
niech mi ktokolwiek poda jeden przykład na jego jakąkolwiek działalność dla dobra Rzeczypospolitej. To nie rób nadęty pychą bufon z ego rozrośniętym bez miary. To taki, nie wiem, albo równy, albo jeszcze większy niż Grodzki. No i to chyba tyle, co bym miał do... A, jeszcze tego proszę pana, który to tak dzisiaj opowiadał, że wszechstronnie rozważył, przemyślał te wszystkie sprawy związane z tym aktem głosowania. To chciałem zapytać, czy ktoś widział, gdzie ja Mochłon ma jakieś ośrodki mózgowe? I to by było chyba tym razem na tyle, panie Jacku. Przepraszam, że może niedelikatnie, ale... Tak myślę. Nie, z tą Krystyną Łybacką to jest tak, że wie pan, no ja jednak będę się starał zachować w ten sposób, że jak nie mam nic dobrego do powiedzenia, to nie będę mówił tego, co mógłbym powiedzieć złego, a tu akurat... Oj, mógłbym rozwinąć, wie pan. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego życzę. Pan pewnie wie, o co mi chodzi. Nie możemy być aż tacy, proszę pana, bardzo łagodni i grzeczni, żeby na przykład Kuronia nazywać świętej pamięci. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Wojtku. Miłego wieczoru życzę. Dwa dni temu, proszę państwa, w Radiu Tok FM Zbigniew Hołdys, czyli autorytet totalnej opozycji, powiedział o panu Gowinie tak. Zupełnie nie wierzę Jarosławowi Gowinowi. Pan Gowin to dla mnie dziwna postać chochoła politycznego. Nie wierzę w jego oddech, nie mówiąc o słowach. To, co planuje tak zwana władza, to nie są wybory. Bo o wyborach mówił dalej Zbigniew Hołdys w ten sposób. Nie pójdę ani nie wpuszczę listonosza. Mogę nakarmić gołębia pocztowego. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy dnia, kiedy odbędą się prawdziwe wybory. Nie ma żadnej kampanii. Opozycja jest zupełnie wycięta z telewizji publicznej. To jak można wybrać? Wybór to jest, jak wisi pasztetowa i podgardlana. Jak wisi tylko podgardlana, to co można zrobić? Ja dzisiaj tak patrzyłem na te kidawę w telewizorze i cały czas miałem w pamięci te słowa Hołdysa o tej pasztetowej i doszedłem do wniosku, że chyba pasztetowa zrezygnowała. Mówię chyba, no bo jeżeli państwo też widzieli te konferencje i to, co tam wyprawiała kandydatka Platformy na prezydentę, prawdziwa prezydent, polityczka Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałkini Sejmu, no to tak, bo ona już tam kilkakrotnie zawieszała te kampanie, mówiła o tym, że ona nie będzie brała udziału i tak dalej, ale dzisiaj, proszę państwa, zrobiła coś jeszcze ciekawszego, bo dzisiaj podczas tej konferencji prasowej powiedziała, że ona, co mnie zastanowiło, że ona będzie brała udział w tych debatach rozmaitych po to, żeby ludziom wytłumaczyć, że ona nie bierze udziału w wyborach. To jest logiczne. I to znaczy, dla niej to jest logiczne. Jakie są komentarze po tym, co dzisiaj na konferencji prasowej mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska? W wyborach korespondencyjnych robionych w taki sposób, jak to przygotowało PiS, czyli nie w wyborach, ale w usłudze pocztowej i w maju, gdy rośnie liczba zakażonych, udziału nie wezmę. Tak mówiłam. Wezwanie do bojkotu oznacza nieuznawanie prezydenta po wyborach. Pozostaje scenariusz ewolucji. Trzeba o tym mówić otwarcie. Tak skomentował deklarację Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No raczej znany z niechęci do Prawa i Sprawiedliwości redaktor naczelny magazynu Liberté Leszek Jażdżewski. I zobaczyłam Małgorzatę Kidawę-Błońską wiodącą lud na barykady. To się nie może udać. Tak z kolei skomentowała wpis Jażdżewskiego rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. Natomiast dziennikarz Der Onet Janusz Schwertner napisał: Małgorzata Kidawa-Błońska startuje w wyborach, w których nie bierze udziału. To całkiem niezłe podsumowanie tej kampanii. No ja sobie myślę, że to jest takie nowatorskie podejście bardzo. To polityka jak do tej pory nie zna takiego przypadku. Mówię o tym, co robi
Pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Pani Maria Zbronek jest z nami, tak? Kłaniam się. Dobry wieczór, pani Maria. Dobry wieczór, panie redaktorze. Panie redaktorze, mi się bardzo chce śmiać z pana Grodzkiego, bo on straszy, że tam na kopertach jest zakażone, pandemia i wszystko. Ale proszę, niech się ludziom zapytają, naszym wyborcom wszystkim, czy Gazeta Wyborcza jest też zakażona. Bo nikt nie mówi o gazetach. Może tam coś wykombinują, a wtedy przerzucą to na koperty. No ludzie, świata. Pan marszałek, ja nie lekceważę słów pana marszałka Grodzkiego. Pan marszałek ma doświadczenie, jeżeli chodzi o koperty. Szanujmy to, że ma takie doświadczenie i uważnie i pilnie wsłuchujmy się w to, co pan marszałek o kopertach mówi. Kto wie, może przez przejęzyczenie albo z jakiegoś innego powodu nagle powie prawdę o tych kopertach. A teraz jeszcze mam do pana Budki. Panie Budka, szanowny panie, takie pan ma wielkie wykształcenie, ale żeby pan z żoną skok zrobił na ZUS, to naprawdę, to się w głowie nie mieści. I pan, jak się redaktor panu zapytał, to pan powiedział tak, to wszystko sąd ma w głowie, to sąd będzie osądzał. Panie Budka, ja bym się schowała w myszą dziurę. Jak Boga kocham. On tam, więcej, pani Mario, powiedział, bo on tam powiedział, że to jest w ogóle sprawa żony, że on nie ma z tym nic wspólnego. To mi się bardzo podoba, że to jest taki podział. Żoną jego i żona i wszystko. I on nie wie, że z dwóch puli się nie bierze pieniążków. To się w głowie nie mieści. Ale oczywiście jest tak zajęty naszymi sprawami i tym, żeby nam było dobrze, że tego akurat nie wiem. Panie redaktorze, o pana Kaczyńskiego. Jak ja mówiłam w pierwszym razie, jak dzwoniłam, że pracowałam w Niemczech, niedawno wróciłam przed tą pandemią i to wszystko, że u polityka i polityk mi powiedział, że teraz taki rząd jak my mamy i mówi Polacy go nie, się nie zaopiekują tym rządem, to Polska ginie. Tak mi powiedział polityk niemiecki. Giniecie, mówi, a wasi ludzie przyjdą do nas, do Bałorów, do szparagów. Zastanówmy się, Polacy, żeby nasze dzieci, wnuki nie pracowały w Niemczech na szparagach. Szanujmy ten rząd. I tego naszego, mam nadzieję, że posłuchają. Tego naszego prezydenta. Mam nadzieję, premiera. Że posłuchają, głęboko wierzę w to, że tak będzie. Bo szanujcie, to, kochani, bo to jest idźcie, tak, idźcie że ja wierzę w to, że nie jest głupi nawet. Nie słuchajcie nikogo, bo mój tato w czasie komuny, komuna go zniszczyła i nie mam ojca. Za komunę umarł. I bardzo proszę wszystkich Polaków, ja mam 73 lata, moja mama przed śmiercią powiedziała mi tak, dziecko kochane, miała 83 lata, dziecko kochane, ja już nie doczekam przewrotu, ale ty może jeszcze doczekasz. I doczekałam i błagam i Boga, codziennie się modlę do Boga, Panie Boże, trzymaj to wszystko w swoich dłoniach, w swoich rękach, żeby do niczego nie doszło. Co pan Biedroń nam chce zaproponować? Co pan, ten Hołownia, co skakał potem, to są młodzi ludzie. Oni tylko tych młodych tam, tych co teraz po 18-19 lat, bo te dzieci, one nie wiedzą, co to są za tego. A ci wszyscy ludzie, którzy teraz chcą być prezydentami, to oni wszyscy, oni już rządzili. Oni już wszystko rządzili. I oni dzisiaj powiedzą na szpitale, co powiedział za pana tego premiera, co rządził szpitalami. Przecież było pokazane. Sprzedajcie. Bardzo uprzejmie dziękuję, pani Mario. Pozdrawiam serdecznie. Ja myślę, że bardzo wielu rodaków myśli tak jak pani i bardzo wielu rodaków serce boli, kiedy patrzą na to, co ten Gowin wyprawia. Uprzejmie państwu dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się, pozdrawiam, miłego wieczoru życzę i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia jutro.